Często aktorzy się dzielą, że preferują teatr albo właśnie seriale, bo dają mi poczucie bezpieczeństwa. A jak jest u Ciebie? Znaczy może w Ameryce bardziej gdzieś ten podział jest odczuwalny. W Polsce wydaje mi się, że ten rynek nie jest aż tak duży, więc aktorzy działają multidyscyplinarnie, jakby to powiedzieć. Ja gram i w teatrze, i w serialach, i w filmie, i w dubbingu robię też dużo seriali, bajek. I również w Polskim Radiu, w Teatrze Polskiego Radia. Także rozwijam się w każdej możliwej dyscyplinie, bo każda z nich jest troszeczkę inna i troszeczkę czego innego wymaga, czego innego uczy i mam poczucie wtedy, że rozwijam się wszechstronnie.